I cześć Wam czwartkowo. Zobaczcie, już dzisiaj jest czwartek, jak ten czas szybko leci. Puszek zrobiła mi kawkę. Ja tej kończę ogarniać film i zaraz się zbieram, ubieram, maluję, porządkuję i tak dalej, bo jedziemy razem na paznokcie. Zabieramy oczywiście Dalusię ze sobą. Lilianka zostaje z tatą. Tata mają zabrać na jakieś zakupy. Więc tak, taki jest wstępny plan. Potem pewnie spotkamy się wszyscy na jakiś obiad i będziemy dalej działać z rzeczami. Hej, tak twarzą w twarz, my właśnie dojechałyśmy do Eweliny na paznokcie. Będziemy obydwie się pięknić, także mamy taki babski czas. Jest z nami oczywiście Dalusia. Wiecie, ja zawsze jestem spokojniejsza, jak po prostu jest blisko mnie, więc my idziemy i potem oczywiście pochwalimy się Wam efektem. Że to się nazywa luksusowe życie. Od rana relaks na paznokciach. Potem pokażę Wam zbliżenie pazurków. Musiałyśmy ogólnie skończyć wcześniej niż było w planach i zrobić lekko coś innego, bo Dalusia stwierdziła, że już jej się nudzi u cioci Eweliny. No, przyjechałyśmy i bardzo proszę, obiad podano. Dzisiaj jemy luksusowe danie wymyślone przez naszego Piotra, czyli wujka dzbanka, makaron z kiełbaską, do tego oczywiście twaróg i wujek poleca nam dołożyć do tego wegetę. Ja zrobiłam sobie kawę, bo tej pierwszej nie dopiłam, więc wiecie, coś potrzebne, coś co postawi szybko na nogi. I pokażę Wam naszą dziewczynkę, która dzisiaj kończy całe 5 miesięcy, ale strasznie podoba mi się jej stylóweczka. Mamy sweterek od cioci Izy, taki wiecie, elegancki, z kołnierzykiem. No i ciocia Dominika pożyczyła nam takie bardzo fajne spodnie w lekką kratę, także stylówka się zgadza. To może tak, najpierw pokażę Wam paznokcie, które dzisiaj robiłam. Jak widać są dużo krótsze, takie bardzo neutralne kolory. No i tak, wybrałam motyw z taką gałązką, tutaj jeszcze powinna być druga taka złota i to samo na tym palcu, ale Dalusia bardzo dużo płakała, więc po prostu poprosiłam o jakieś takie złote elementy, żeby Ewelina przykleiła mi na szybko. No i wydaje mi się, że ostatecznie wygląda to spoko, jest w miarę efektownie, jest elegancko, także ja jestem zadowolona, wydaje mi się, że nawet... Może tak lepiej jest, wiecie, bo jakby był jeszcze ten paznokieć ozdobiony, to już wtedy mogłoby być tak too much, a jest skromnie, elegancko, mi się wydaje, że na ślub jak najbardziej. No i tak, pokazywałam Wam wcześniej ten koszyk, ale on był niepełny. Dokupiliśmy kilka rzeczy, takie właśnie jak gumy do żucia, plasterki, co jeszcze, rolki, oczywiście takie do przetarcia ubrań. Siostra mi doradziła jeszcze, żeby wziąć patyczki do uszu, do damskiej łazienki, jak ktoś będzie poprawiał makijaż, żeby wiecie, potem wytrzeć. Wzięliśmy też bibułki matujące, też jak najbardziej mogą się w damskiej
toalecie przydać, no a reszta to chyba to, co już było. No i na koniec wzięliśmy też oczywiście cukierki do bramy. Zobaczymy, jak nie zejdą, to my z wielką chęcią zjemy, a na pewno Kuba, bo Kubuś bardzo lubi słodkie. To ja Wam jeszcze pokażę efekt naszej wczorajszej bijeganiny. Byliśmy w Lilu, tak jak wspominałam. No i Kuba wczoraj wieczorem odebrał gotowe bransoletki. Postawiliśmy na taki prosty grawer, czyli właśnie na datę. No i wybraliśmy trzy zawieszki. Ta z serduszkiem chyba ma iść dla mojego puszka. I mamy jeszcze dwa inne wzory. Jest korona i jest koniczynka na szczęście. Do tego oczywiście woreczek. No i ozdobna torebka, także mam nadzieję, że nasze ladies będą zadowolone. My z Kubusiem jedziemy na salę i mam nadzieję, że to jest ostatni raz, kiedy jedziemy tam na salę jako narzeczeni. Zawozimy resztę rzeczy, jeszcze będziemy chyba wiązać wstążki na kilku butelkach wódki, bo wczoraj nam zabrakło, dzisiaj tata dokupił, więc będziemy po prostu jeszcze to na szybko robić. Mam nadzieję, że podopinaliśmy jakieś pierdółki, tak już wiecie, do samego końca, tak, żeby teraz został tylko relaks. Ja mam w planach wieczorem, jak Lila pójdzie spać, weź sobie pod prysznic, może wiecie, jakieś płatki pod oczy, jakaś maseczka, tego typu rzeczy, żeby się lekko rozpieścić, no ale zobaczymy, jak to wyjdzie wszystko, wiecie, w praniu, bo najczęściej jest tak, jak ja mam tutaj pomysł, że trochę się porozpieszczam, poodprężam, to druga dzidzia dochodzi do wniosku, że to jest idealny czas, żeby troszeczkę pomarudzić, tak samo jak było na paznokciach, no ale teraz będzie wsparcie taty, więc mam nadzieję, że jakoś to tak dobrze wyjdzie. Może dzisiaj wieczorem posiedzimy sobie jeszcze, pogramy w czółko, bo tak domagam się tego czółka i coś nie ma kiedy w to zagrać. A no i jeszcze będziemy przecież pompować balony, bo chcemy ozdobić trochę dom taty, tak wiecie, chociaż właśnie symbolicznie. I posłucham porad Ani, bo Ania nagrywała w zeszłym roku film właśnie taki około weselny i właśnie poradziła, żeby uszykować dzień wcześniej różnego typu drobiazgi, właśnie jakieś tam szklanki, karafkę dla panów, sobie biżuterię, tak żeby potem rano nie biegać, nie szukać tego, tylko żeby to po prostu już właśnie leżało na wierzchu. Powinniśmy się też wcześniej położyć, to znaczy Kuba powinien się wcześniej położyć, bo Kuba coś ostatnio nie ma szczęścia, bo Lila w nocy się budzi i koniecznie chce z nami spać i Kuba po prostu, wiecie, idzie gdzieś tam na w kąt, a wiadomo, że musi być jutro wyspany. My dojechaliśmy na miejsce, także tutaj będziemy się weselić, chociaż jak oglądacie ten film, to już jesteśmy pewnie z tydzień po ślubie. Ja lubimy rękać. Niku! Cichutko, już na dwór idziemy. Co? No dzień. Co ja? Ile ty masz balony? Fajnie? Mamy to, jest wieczór, prawie godzina 21. Chyba wszystko ogarnięte, balony nadmuchane. Ja wskakuję pod prysznic. Myślałam, żeby umyć włosy jutro przed fryzjerem, ale podobno lepiej jest myć dzień wcześniej, więc zaraz umyję. Nie kładę się od razu spać, więc one zdążą mi podeschnąć. Zaraz zobaczymy, co takiego fajnego ma puszek właśnie, jeśli chodzi o kosmetyki. Tu widzę jakąś odżyweczkę z aloesem i z bambusem. A to. Żel pod prysznic, fajny, flamingowy, w stylu puszka. I szampon to Radical, z tego co zauważyłam. Chociaż nie, mamy szampon micelarny z Only Eco, także bardzo chętnie sobie go sprawdzę. Dzień dobry wszystkim, dotarliśmy właśnie do piątku,
czyli dzisiaj jest nasz wielki dzień. Tak, zgaduję, że dzisiaj za dużo dla Was nie nagram, ale zawsze coś będzie. Najwyżej potem, nie wiem, dogram jakiś komentarz, jak było. Jedziemy właśnie do fryzjera i na makijaż. Jest oczywiście ze mną mój kubuś. Mój jeszcze narzeczony. Z tyłu jest Lilutka, bo Lilutka też jedzie się pięknić. Pani powiedziała, że jakieś tam mini loczki spróbuję jej zrobić. Ja nawet, wiecie, z tej okazji stwierdziłam, że założę soczewki. A co? Więc tak, my jedziemy. Tak jak wspomniałam, coś tam spróbuję dla Was ponagrywać. Zobaczymy, czy będzie czas, bo wiecie, każdy po prostu chodzi z kąta w kąt, żeby wszystko ogarnąć. No cześć! Żeby ogarnąć, żeby przygotować. Chłopcy od rana zawieszali balony. Ale niestety strasznie wieje, więc pewnie trzeba będzie jeszcze potem coś tam dowiesić. Nastroje chyba są dobre. Dobre są nastroje? Dobre. Dobre są nastroje, także ekstra. No to pochwal się chociaż co dostałaś. No to potem się pochwalę. O tutaj to panu będę opierać swój wygląd. 24 września moja żona przyszła, wygląda ekstra. O. Cześć, dzień dobry wszystkim, witam się z Wami poranną kawką i my zaraz z Puszkiem ruszamy w pewne miejsce, opowiem Wam, jak już będziemy tam. I już siedzimy w samochodzie, ja wygodnie na miejscu pasażera, pasy oczywiście prawidłnie są zapięte, a kto jest moim kierowcą? Puszek! Wiecie, że jadę z Puszkiem, ale jako pasażer, drugi raz w życiu. Drugi? No może nie drugi raz w życiu, ale w jej własnym samochodzie jadę po raz drugi. W niedzielę był pierwszy raz, dzisiaj mamy wtorek, także takie rzeczy się dzieją. Właśnie jestem w szoku. Dokąd jedziemy? Jedziemy do Ciuchlandii, do Lumpy. Tak, sama Dominika do mnie wczoraj, czy się przejedziemy. Ja oczywiście zawsze chętna, jak żebym mogła odmówić takich rzeczy. Więc jedziemy bez dzieci, bez tak zwanych ogonów, same. Mam nadzieję, że coś nam uda się złapać. Dzisiaj chyba wszystko jest po złotówce albo po 2 złote, nie pamiętam. Mam nadzieję, że coś złapiemy. Pogoda w sumie dopisuje, także nic, tylko korzystać. Dobra, kochani, pokażę Wam teraz kilka, dosłownie kilka naszych łupów, bo ogólnie tych rzeczy jest 50, może nawet więcej. Większość to oczywiście jakieś nabytki dla dziewczyn i tutaj znowu większość stanowią ubranka dla Lili, więc po pierwsze taka sukienka, fartuszek, przepiękny bordowy kolor, białe kwiatki, myślę, że jeszcze śmiało rajstopki możemy jej założyć, na to jakiś sweterek i wiecie, na jesień jak znalazł, zobaczcie, bluzka z Harry'ego Pottera, bardzo ładny t-shircik, tutaj mamy sukienkę, zobaczymy. To ona już oczywiście będzie na przyszły rok, więc albo będzie dla Ami, albo dla Dalci. Tu taka bluzeczka biała w takie niebieskie, kwiatowe akcenty. Tutaj ma jeszcze taką fajną falbankę. Poczeka do przyszłego roku, ale to nic nie szkodzi. No i sweterek. Ma takie fajne kolory, może lekko nietypowe, ale wpadł mi w oko, stwierdziłam, że na zimę dla dzieciaków będzie po prostu jak znalazł. No i jeszcze dzisiaj było tyle fajnie, że wiecie, te wszystkie rzeczy dla dzieci kosztowały złotóweczkę. I mam nadzieję, że nikt się nie wystraszy, ale zobaczcie, to wszystko to są nasze łowy. Tak, ja ruszam dalej. Zapisałam się na dzisiaj do fryzjera na jakieś podcięcie włosów, bo już wiecie, takie są mało atrakcyjne. Jeszcze byłam na chwilę w sklepie. I idziemy się pięknić. Mam nadzieję, że szybko to pójdzie, bo coś dziewczyny nam dzisiaj gramaszą. Więc wiecie, też nie chcę zostawiać Kuby samego. No ale tak sobie postanowiłam, że pójdę w końcu te włosy ściąć. Mam okazję, więc lecę. Wracając od fryzjera, stwierdziłam, że jeszcze zajdę do mojej ulubionej cukierni, czyli do Dolce Cafe. No i wzięłam ciasto, jakąś taką bezę kawową.
śliwkowca i jeszcze tutaj mamy ciasteczka z jabłuszkiem. Także zaraz Puszek zrobi nam kawkę, usiądziemy i zjemy. No i dobra, pokażę Wam, jak się prezentuje. Włosy, jak widać, zdecydowanie krótsze, jest ich mniej, ale ja czuję się naprawdę dużo, dużo lepiej. Mam wrażenie, że jakoś tak przez to zrobiły się jaśniejsze. Miała być grzywka, ale Pani zaproponowała inne rozwiązanie, żeby tak po prostu zrobić takie a la ząbki, że ja mogę te włosy zaczesać na jedną, na drugą stronę i wtedy utworzy się coś na kształt takiej a la grzywki, ale czuję się naprawdę super. Siostra też mnie pochwaliła, mąż też mnie pochwalił, także chyba Pani odwaliła kawał dobrej roboty i byłam w tym salonie po raz trzeci, od kiedy jesteśmy tutaj, czyli po raz trzeci w przeciągu tygodnia. My właśnie wybieramy się w gościnę do mojej koleżanki. W sumie wieki całe u niej nie byłam. I też przez te wieki trochę się pozmieniało, bo ona mieszka już sama, bez rodziców. A wiecie, ja pamiętam po prostu, jak przychodziłam właśnie jeszcze z dwiema innymi koleżankami do niej. Zawsze nas witała jej mama. A tutaj takie zmiany. No ale wiadomo, czas płynie. Ja oczywiście jadę z moim mężem, z dziewczynami. Teraz właśnie najczęściej, jak są jakieś takie wizyty rodzinno-koleżeńskie, to już zbieramy całą ekipę. Miałam jeszcze taki plan, że my tutaj w prawo, że wybierzemy się do Teddy'ego zobaczyć właśnie jakieś tam drobiazgi, bo zawsze jak jestem w Płocku, to po prostu, wiecie, chcę poodhaczać wszystko to, co możliwe. Ale chyba sobie darujemy, może jak będziemy za jakieś dwa tygodnie, to wtedy się wybierzemy. Nie chwaliłam się Wam chyba, że byliśmy wczoraj na plenerze. Stwierdziliśmy też, że nie ma na co czekać, robimy od razu, tym bardziej, że pogoda naprawdę tak nam fantastycznie dopisała. I było pogodnie, świeciło słońce, też było tak w miarę ciepło, że ja w sukience, powiedzmy, że jakoś tam dawałam radę. Szkoda tylko, że dziewczynki tutaj niekoniecznie chciały współpracować, no ale zdjęcia mamy i po prostu nie mogę się doczekać, aż dostaniemy je, wiecie, do ręki, będziemy mogli je sobie obejrzeć, potem zrobić rundkę po rodzinie i pokazywać, jak to wszystko pięknie wyglądało, no ale no co, muszę się uzbroić w cierpliwość. A w międzyczasie jeszcze na pewno będziemy robić jedną sesję z okazji urodzin Lilutki. Tak pomyślałam, że kurczę, no to jednak jest taka przepiękna pamiątka. Co? Nic. Co się cieszysz? Jak się uśmiecham. Bo widzę, że tam jestem. Siemanko. Tak, to będzie przepiękna pamiątka, zatem zabierzemy Lilę. Żałuję trochę, że wcześniej nie przemyślałam tego, żeby wybrać się może na jakąś taką sesję świąteczną, rodzinną, ale jeszcze to odhaczymy. Nie, to jest inne życie, może. Tak.